Witam serdecznie w grze Hellblade 2, w drugim odcinku, powiedzmy, nowego sezonu, w czwartym bodajże odcinku ogólnie. Mamy nowy dzień, dostaliśmy Infinite Ticket na jedną godzinę. W sumie nie będę tyle aż grał, ale super, że to dostaliśmy. I co teraz? Teraz możemy odblokować naszą darmową kartę, ale nie za reklamę, bo nie chcemy się oglądać, więc nie odblokowujemy. Weźmiemy sobie jeszcze prezencik. Może nie teraz, bo znowu to jest ticket na jedną godzinę. Ale co mówiłem, że dzisiaj będziemy robić? Będziemy grać w nowy tryb, którego nie było, kiedy ostatni raz grałem, mianowicie w karierę. Także zaczynamy. Continue with our superpowers. I zobaczymy, na czym to polega. W ostatnim odcinku chyba pierwszy mecz przegrałem trochę frajersko, ale później już pokazałem swoją klasę. Teraz mam zamiar pokazywać swoją klasę cały czas i ze wszystkimi wygrywać i nie zważać na inne, jak w ogóle. Także jedziemy po prostu. Po wygrane ze wszystkimi, bo tak będzie dobrze. Nie, dobra. Jakiś Rumun. Rumuni są groźni. Bo tak, po prostu są groźni. Ja wiem. No nie, dobra. Nie wiem, co się dzieje w tym momencie. Jest już 2-1, dobra. Jest już 2-2, okej. Okay. Lecimy. Pełne skupienie. Nie ma co, nie można się rozpraszać. Powiedziałem, że nie można się rozpraszać. Dobrze, 3-3. Tak ma być. Jest, tutaj ładna obrona, bo on trochę napierał. To było ciężkie. Nie wiem. No nie! Dobrze, 4-4. Trudno mi wyjść na prowadzenie. Jest już 5-4. Wyszedłem na prowadzenie, lecimy. Nie można się rozpraszać. Jest 6-4, dwubramkowe prowadzenie, jest już dobrze. No nie. Nie wyszło. No nie. Jak on tak idzie i napiera, to ja nie wiem co z nim zrobić tak naprawdę. Dobrze, 7-6. Jest słaby w obronie, ale bardzo mocny w ataku. No i wziął extra time, po cholerę, gościu. Still 8-7, bardzo dobrze. Lecimy. Dobrze, i jest brameczka. 9-7. Teraz już nie tracimy tego prowadzenia. Teraz już prowadzenie jest do końca. Jest 9-7. Już myślałem, że nie ma, ale jest. Już jest do końca prowadzenie. Już nie ma szans. Już nie ma nic szans w ogóle. Już jest. Easy. 11-9, ale to już. On już tylko myśli, że wygra. Już jest 12-9, 8 sekund do końca. Jeśli to wyczekam, to wygram i nie będzie problemu. Także widzicie, tak się właśnie wygrywa. Już były chwile grozy, ale tutaj trzeba walczyć do końca. Tutaj jest piękna wygrana, bezproblemowo, idealnie po prostu. Final whistle i wygrana aż 4 bramkami, więc naprawdę potężna wygrana, potężne zwycięstwo. I lecimy dalej. Lecimy dalej cały czas, nie podnieś się. Proszę bardzo, do następnego jakiegoś miejsca wygrałem 1000 monet. I to oznacza, że gramy dalej. Teraz o 5 kart jakichś tam, jakiejś postaci, także spoko. Jakiś Włoch. Lubię Włochy, ale nie wiem, bo lubię Włochy za Mussoliniego. Nie no. Żartuję, wcale nie. Tutaj słabo miał tę moc, bo mu się piłka tylko rozdwoiła. Tutaj, o, ta moc jest potężna. W sensie zamiana kierunków. To jest takie mocne, że naprawdę. Niewidzialna piłka też. Jeżeli jest dobrze wykorzystana niewidzialna piłka, no to jest nie do powstrzymania. A gości ogarnia gra. Tutaj skakał bez sensu, ale on naprawdę wie, jak w to grać. Jest mocny. Mocno, że. Aj, mogła być brameczka.
Jest, tutaj musiałem się obronić. Jest, z kontry weszła jeszcze bramka, słuchajcie. Bardzo dobrze rozegrane przeze mnie to było, ale teraz on strzelił, bo tutaj zła moja decyzja trochę była, że nie kopnąłem tego tak jakoś mocno. Nie! Nie możesz! Nie! Jest! 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 Boże, ale się zestresowałem teraz. Nie żartuję. Dobrze, on przejął piłkę niestety. Jest! Dobrze, ale go wyczułem. Wyczułem go idealnie, bo wiedziałem, że najpierw zagra po ziemi, a potem podskoczyłem, bo wiedziałem, że zagra górą. Jeszcze kolejna bramka, dobra. Teraz musimy to utrzymać. Jest! Dobra, gościu się już podpalił i poszedł do przodu mocno i to mi bardzo ułatwia strzelanie bramek, także teraz już z nim wygrałem. Po prostu nie utrzymał koncentracji. Już teraz muszę po prostu wyczekać ładnie. Jak wyczekam, to wygram. Wszystko teraz jest na wyczekanie, ale udaje mi się, mam 5-bramkową przewagę, nie wydaje mi się, żeby on już cokolwiek mógł zrobić. Dobrze, strzelił mi bramkę, ale 10 sekund na 4 bramki zdecydowanie za mało. Zwłaszcza, że no ja zagram tutaj w miarę mądrze i widzimy. Pięknie. Dobra, czyli początki nie są u mnie specjalnie dobre, ale za to mam dobre końcówki. Takie już takie wiem, na końcówkę to walę gościa po prostu. No i lecimy dalej, nie poddajemy się, co wygrałem, 5 kart jakiegoś ziomeczka, ekskluzyw, dobrze. I teraz co gramy? 10% bonus fanów, to musiałem kupić, bo to się mega przydaje, ten jakby druga osoba, bramkarz powiedzmy, jest mega przydatne, więc to kupiłem. Zresztą widzieliście teraz, że to obroniło mi bramkę, jeszcze gola potem strzeliłem. Także no serio, bez tego ciężko. To są jakieś strasznie wypasione postaci. Zauważcie, że ja mam taką prostą po prostu, taką nic specjalnego, co nie? A oni mają tak ze wszystkimi jakimiś dodatkami w ogóle, a ja z nimi wygrywam. Teraz widzieliście, że bardzo dobrze powstrzymałem. Znaczy jakby mimo tego, że użył zamiany kierunków, to udało mi się obronić, bo się szybko ogarnąłem. Ale widzimy, że no łatwo z nim. Łatwo z nim. Łatwo. Ktoś się nie ogarnia w ogóle gry. Nie wiem czasem jakim cudem oni się tak bardzo dorobili, że mają... takie dobre postacie, skoro są tacy, no niespecjalnie dobrze, widzicie, wygrywam z nimi 5-0, z nim wygrywam 5-0, no i co, no 6-0, no po prostu gość jest beznadziejny, no nie oszukujmy się. Aj, strzelił mi bramkę, poszedł pazernie, na piłkę, ale no nic nie zrobi, no po prostu nic nie zrobi już w ostatecznym rozrachunku. Więc tak to se może, no proszę. No on po prostu dziwnie tak podchodzi, jakby niepewny siebie, no i przez to traci bramki, no. Taka jest prawda. Dobra. Tutaj niebezpieczna bardzo sytuacja, bo szedł za mną, bałem się, że będzie mnie kopał, ale na szczęście nie, więc udało mi się strzelić bramkę, a nie jemu. No i proszę, 9-1, no to jest bardzo łatwy mecz, gładko poszło, no mogłem tego nie używać, bez sensu to użyłem zupełnie. Ale 10-1, tak już na upokorzenie po prostu, na upokorzenie. Mogłem strzelić, znaczy on mógł sobie strzelić tą bramkę, ja nie używać, nie zużywać supermocy, ale no, kurde. Jakiś rumun znowu, w ogóle dużo rumun. Pamiętam, że kiedy ostatni raz grałem, to przede wszystkim chyba najwięcej było Niemców. A teraz widzimy, że najwięcej jest, no nie wiem czy najwięcej, ale jest dużo Rumunów i już chyba drugiego Włocha widziałem. A wtedy było tak na serio, jakby Niemców i Polaków było wtedy tak zdecydowanie najwięcej, ale głównie Niemców. A tutaj widzimy, że już są inne narodowości, różne. To jest Rosjanin. Także, aj. Dobra, gości ogarnia. Jakby to już widać, że on ogarnia grę, on wie o co chodzi. Bo łatwo mi przez... Dobra, przegram z nim. Sorry, ale z nim przegram.
Aj, zatrzymał. W ostatnim idealnym momencie na pewno. No nie. Jest zbyt dobry. Zbyt dobry jest na mnie. Zdecydowanie. Aj, no nie lubię przegrywać. No tutaj strzeliłem bramkę, ale zdecydowanie no, nie jest to przeciwnik. Że ja jestem na niego za słaby po prostu. On pewnie sobie teraz gra i myśli sobie, no on jest na mnie, no jest słaby. Coś tam strzela, ale generalnie to nic mu się nie uda. No jak przecież podskoczyłem! Dobra, czasem mnie wkurza to, że no skoczyłem, Jezus! Kliknąłem. No jest bramka. Ale ciężko, no ciężko. No ja nie wierzę w to. 7-4, ale nic mi to nie daje. 3 bramki na to strasznie dużo. Właśnie zagrałem z takim ziemniakiem, który ogarnia, jak już mówiłem. No, jedna bramka, dobra. Robi się interesująco. Fuck! Muszę, jest, dobra, jest, jest, jest. Jezus, ale stres. Jest, 8-8, wyrównałem, matko boska. Jest, 9-8, matko, co ja robię? Co ja robię? 10, wygrałem. Wygrałem, Jezus, on nic mi już nie zrobi. Jest, 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 wygrałem z nim. Wygrałem z nim. Okej, okay, dobra. That was epic. Oh my, co się stało? Co się stało? Jakim cudem ja z nim wygrałem w ogóle? To było mocne, mocne. Dobra, słuchajcie. I tym pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi bardzo. Tak jak już mówiłem, nagrywa mi się to ciekawiej niż Minecraft, ale w miarę możliwości będę prowadził te dwie serie. Tymczasem trzymajcie się i cześć.